bo dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak robię soczki z warzyw. Tutaj mam maszynę, mam przygotowaną gruszkę, jałmuż, trawę, taką trawę. Tu już jest wyciśnięty sok z pomarańczy. Dzisiaj mamy szpinak, marchewka, buraki, jabłko, to jest rabarbar i seler naciął. Włączamy maszynę i zaczniemy miksować. Zaczniemy od jabłka. Wow. Potem wrzucimy trochę trawy i załadujemy szpinaki. Teraz musimy to przepchnąć czymś twardszym. Ja użyję do tego jabłek i buraka. I niech maszyna zmieni. Pięknie mamy już sok z zieleniny. Szkoda, że aparat nie umie nagrać się zapachu. Pachnie wyśmienicie trawą. Maszyna wolno miksuje, więc nie zabija wszystkich enzymów. Najpierw przepchamy zieleninę, ponieważ zielenina ciężko przychodzi. Teraz dorzucimy trochę. Mamy trochę soku. Teraz przepchniemy cały jałmuż. Widzimy, jak smakowicie zgrzyta. Już nam zaczynają wychodzić suchary. Widzimy suche jak jeszcze resztki zieleniny i pozwolimy maszynie to przerobić. Trochę poczekam, niech maszyna sobie przepcha wszystko. Aż miło. Okay. Teraz przerzucę trochę gruszeczką. Gruszeczka chyba została już zjedzona, więc rzucimy szpinak. Szpinak jest zdrowy. Papa go je codziennie i ma duże mięśnie. Już praktycznie zielenina nam się skończyła, więc teraz dorzucimy marcheweczkę. Drugą marcheweczkę. Nawet nie muszę popychać. Grubsze rzeczy to maszyna wciąga sama, bo tam w środku jest taki wirnik. Już widzimy, marchewka wychodzi w kolorze marchewkowym. Teraz wrzucimy trochę buraka. No, takiej michy owoców się nie da zjeść.
postaci niezmielonej, a w postaci soku kilka łyków i dostarczamy dla organizmu ogromną ilość witamin. No z takich wirów, jak ktoś ma ochotę, można sobie zrobić ciacha albo wysuszyć i potem zupę warzywną. To muszę teraz chyba zatrzymać. Mi się zaraz sok przeleje. Ja przyspieszyłem sobie proces. Chciałem odlać soku do dzbanka, bo się już mi nie mieściło. No dodam na koniec banana. Jest banan miniaturka. Zobaczymy, ile z banana wyjdzie soku. Prawdopodobnie nie za dużo, bo gdyż banan nie jest sokowy. Tutaj mam sok pomarańczowy, który już mogę zmieszać z naszym nektarem warzywnym, owocowym. Wciskamy co do ostatniej kropki naszego banana. Zamieszamy, żeby smaki ładnie się pomieszały. Te słodkie z kwaśnymi, także zieleniny praktycznie nie czujemy. No, wychodzi nasz banan w postaci papkowej.